Ta inwestycja ma wielkie znaczenie. To jest w ogóle cały kompleks budowlany, można powiedzieć, od 2014 roku robiony. To ma znaczenie dla mieszkańców, głównie mieszkańców Nowej Huty. Po drugie dla pracowników MPK, którzy będą pracować w takich, można powiedzieć, ekskluzywnych warunkach, ale także ma wielkie znaczenie dla środowiska, bo ona jest zrobiona ze wszystkimi elementami mówiącymi o ochronie środowiska, począwszy od kwestii ocieplenia, ale także i nasłonecznienia, wszystkich tych rzeczy, które są w tej chwili ważne. Jest to obiekt, który ma dużo cech ekologicznych. Przede wszystkim wspomnę o myjni, która używa wodę deszczową do mycia tramwajów. Jest ona oczywiście odpowiednio przygotowana. Jest to również obiekt, który ma już częściowo zamontowane panele fotowoltaiczne, co nam pozwala, żeby 25% korzystania ze stacji pochodziło z naszych własnych źródeł energii. Dążymy do tego, żeby stacja, cała zajezdnia została przykryta fotowoltaiką. Mam nadzieję, że na ten projekt pozyskamy zewnętrzne źródło finansowania i stąd ono jeszcze nie zostało wykonane. To by nam pozwoliło uzyskać 100% niezależności energetycznej w zakresie własnych potrzeb stacji i zajezdni. Jest to inwestycja wieloletnia, która umożliwia nam obsługę nowoczesnych tramwajów. Przede wszystkim te tramwaje, które mają dużej części infrastruktury na dachach, a oprócz tego oczywiście trzeba opiekować się podstawowymi czynnościami, takimi jak opieka codzienna wózków, jak i całego wnętrza pojazdów. W ten sposób ten obieg jest dostosowany do najwyższych standardów w zakresie zapewnienia komfortowego, bezpiecznego i higienicznego podróżowania naszych pasażerów. Będziemy w stanie przyjąć większą liczbę wagonów wraz ze wzrostem linii tramwajowych, które miasto Kraków planuje uruchamiać.